Poczekaj, prawie trzy razy większy grip był. Cześć, wyklecie, ekipa WK z tej strony. Tytuł prawdopodobnie jest taki. Dołóż jedno powtórzenie do wyciskania leżąc. I dzisiaj przetestujemy naszą koszulkę grip w porównaniu do zwykłej koszulki. I jaką przewagę daje Wam oto ta koszulka na wyciskaniu. Czyli koszulka grip, a do porównania wykorzystamy moją dzisiejszą koszulkę też z WK sklepu Basic. Więc najpierw zacznijmy sobie od tego, to już się przygotowałem, dla osób, które jeszcze nie są zaawansowane, żeby wytłumaczyć im, jaką korzyść daje ta koszulka, nie? Więc jak już jesteście bardziej zaawansowani, to korzystacie z nóg przy wyciskaniu leżąc i wygląda to w ten sposób, że jak już znajdziecie tą swoją optymalną pozycję albo no, znajdujecie ją cały czas, ale już wiecie, jak korzystać z nóg, to zapieracie się nogami i teraz w momencie, kiedy jesteście na dole, znaczy jesteście napięci cały czas, ale w szczególności przy wypychaniu pchacie nogami w ten sposób, nie? I co robi grip? To klei się z ławeczką i powstrzymuje nasze ciało, żeby się przesuwało do tyłu i jesteśmy w stanie to pchanie przenieść na sztangę, nie? A nie żebyśmy się przesuwali do tyłu na ławce. I co możemy zrobić, to albo właśnie wykorzystać koszulkę grip, albo tak jak na zawodach, możemy na zwykłą koszulkę nałożyć magnezję. I dzisiaj przetestujemy zwykłą koszulkę bez magnezji, z magnezją i grip. I zobaczymy, co jest najlepsze, nie? Więc zaczynamy, panie inżynierze, od jakiej koszulki? Od klasycznej. Klasyk, tak. Dobra, bierzemy koszulkę. Ta, co się lubi ślizgać. I jak się nazywa ta aparatura? Waga. Waga. Mamy wagę. Nałóż na nią z 5 kg i obserwujcie wskaźniki wagi. Kilogramów wskazuje. John Hart. Wskazuje opór. No to się przesunie. Dawaj. 3,5 kg opór jest. Jak? Co ty? 2,5. Niecałe 2. To jest dwójka? To czyli jest 3 kg. 1,6. A, to jest dwójka. Na dół, no. A, to jest na dół, nie no. O. Tak. Dobra. Dobra. Wyżej. Tam na tych znowu. Dobra. Lecimy z gripem, z piątką. Kurwa, trzyma. Ale nie przesuwa się, weź. Serio, już piątka tak trzyma? To pokaż tu, Błażej. Pokaż tu. Się nie ruszyło. I pokaż tu. 3,6 chyba. Ty do 4 doszło. Do 4. Przy 4 się rusza. Przy 4 się rusza. 4, no. Czyli 1,6 do 4? Ja wiem, tak. Wow. Ale dobra, i teraz zwiększymy ciężar, może go przybliżymy bardziej do nacisku przeciętnej osoby, ciała, która wyciska, nie? 20? Jakieś 20-25 myślę, żeby położyć. Zmierzmy na szybko. Mniej więcej, nie? Docisk to docisk. Podstawowa zasada. Dociśnij tak mocno, jest 26. Ale trafiłem z 20. 21. 20. 21,5. Trochę się zabieram teraz. Ile? 21,5. Panowie, 20 niebieską położymy. To najpierw... Klasyk. Jeszcze mamy Perfect Fit materiał, który się rozciąga. Może być. Ale idzie. O, już masakra. 6. Sześć przy 20, to ile miał grip przy 5? 4. Prawie tyle. O kurwa, jaka różnica. Ja jak w McFitie się ślizgałem, to nie macie pojęcia. Masakra, najgorzej było. Czekaj, zrobimy tak, żeby było po bożemu. Tam jeszcze mamy dobrą ławkę, nie? Dobra. No. Nie no, to nie odklei się nigdy. Nie no, robot, rozerwiesz. No ciekaw jestem w chuj, szczerze. Koszulka porwie. No właśnie, starałem się jak najmocniej. Powoli. Dobra, 6 już mamy, ale chyba... Mocno będziesz musiał się zabić. Jest 8. 10. A 10 jest. Wystrzeli, uważajcie, bo jest na pewno. Rozerwę się. Ruszyła. Czekaj. Dobra. 11. Jest 11. Okej. Rusza. No. Do 12, patrz. 12. Jeszcze.
No, no to ja bym 12 powiem. 13. 12 tam naciąga, wiesz. Patrz, do 14 idzie. Patrz, 14. No, i to pod kątem, więc pewnie jakbyś 15. obniżył, to by było więcej jeszcze. Jakbyś obniżył wagę. No, może do 16 skoczyło. Sprawiedliwe. No, 16. Bo też no, ciało się układa pod kątem. Kurwa. Czyli ile razy więcej? Szacun, że karabińczyki trzymały. Naprawdę szacun dla karabińczyków. Łapy w górę dla karabińczyków, ty. Bardzo istotna sprawa. Im mniejszy mostek macie, tym bardziej skorzystacie z tej koszulki. No bo poczekaj, jak, prawie 3 razy większy grip był. Bo 6 miała klasyk i 16 no to prawie 18 grip, nie? No, czyli prawie 3 razy mocniej trzyma. No, dalej. Czyli prawowicie jest nazwana grip na sklepie. Koszulka Geek Pro. Jeszcze chciałem tylko powiedzieć o tym mostku, nie? Że jak ktoś ma, jak macie te chinki na zawodach i one mają taki mostek, to one pchają w ławkę i nie skorzystają z tej koszulki, tak jak na przykład my, co my nie mamy takiego mostka i po prostu pchamy tak, nie pchamy tam, a nie jak te chinki tam w dół. Więc to chciałem tylko powiedzieć. I teraz zrobimy test z magnezją. Bardzo jestem ciekawy, idę do Damagnezja. Przed testem wypowiem się, że na pewno nie dobiję do wyniku gripa. A druga sprawa jest taka, że jak idziecie do sieciówki, to nie możecie tej magnezji użyć w wielu sieciówkach i po prostu nie robicie syfu. To od razu 20 kilo i magnezja? Tak, tak. Ryk. To zawsze w tym miejscu. 20. Biorę. No ile? 6. Powolutku. 6. Tam się ponaciąga. Jest już 6. 6. Jest 6 i 7. 7. 8 trochę. 8 dało. Idzie. Idzie, idzie jeszcze. No, no. Jeszcze znaczy przesuwa się. No. Nie, jest 8 takie. 8, 8, 8 i leci. No. Więc dwa razy więcej. 9, tak. Jak dwa razy więcej? 6 było. 8, 9. To znaczy nie chodzi mi, że w porównaniu do gripa. Że grip ma dwa razy więcej niż koszulka z magnezją, można tak powiedzieć. No. Sprawdźmy jeszcze gripa z magnezją. No dawaj. Ciekaw jestem, czy coś tam... Da. Albo nie da. To weź jeszcze z magnezji. Powiem ci, że da coś albo nie da. O, może tak być, no. Tak jest gip, robór i w drugą? No, nie, starczy już. Za dużo to też nie może być. Bo wiesz, na żelu magnezja będzie. Może być gorzej. Może być, może gorzej. Być gorzej, no. Ciekawe. Dawaj, hakmistrz. Ciągnie. Ale wierzę, że będzie jeszcze lepiej. Trzyma się jeszcze. Wiara czyni cudem. To magnezja popsuła jedzie, ale nie ma tego efektu sprężyny, nie, że prawie już tam ponaciągało. Teraz się tak powoli przesuwa. Czyli też... nie, 12. Czyli lepiej nie korzystać z magnezji, jak macie koszulkę grip. Bardzo dobrze. I tak bardzo wyszło. Dobrze. No i to by było na tyle. Link do koszulki znajdziecie w opisie filmu na dole. Tyle, nie? Jesteśmy bardzo dumni z tego produktu. Kurczę, tyle go testowaliśmy. Rok temu już, nie? Chodziliśmy w tej koszulce. Koniec, zostawcie łapkę w górę na koszulki Glee.